każcie sobie znak pokoju. Czcigodni Magnificencje Rektorzy. Z wielką radością przekazuję klucze do miasta Poznania. Jako cztery uczelnie czujemy się członkami społeczności miasta Poznania. Niech tak dalej będzie. Niech żyje Poznań nasz gród, stojąc za wszelaki słów. Niezwykły dzień. Tak wiele się wówczas wydarzyło. Zakończyła się wielka wojna. Polska odzyskiwała niepodległość. Ten dzień to 11 listopada. Dzień symbol. I właśnie wówczas prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, profesor Heliodor Święcicki, zaprosił do swojego gabinetu działaczy towarzystwa. Byli to doktorzy Józef Kostrzewski, archeolog, i Michał Sobeski, filozof, oraz językoznawca, ksiądz profesor Stanisław Kozierowski. Zespół ten nazwano Komisją Organizacyjną Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu, a profesor Heliodor Święcicki stanął na jej czele. To tej czwórce zawdzięczamy skuteczne spięcie kilku nurtów zmierzających do utworzenia w Poznaniu Uniwersytetu. Zgromadziła nas tu szczególna uroczystość. Na swoje setne urodziny zaprosił nas dzisiaj Uniwersytet Poznański.
Ten uniwersytet to 100 lat historii czterech uczelni Poznania. Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Akademii Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza Piaseckiego. Historii rozpoczętej razem w maju 1919 roku. Nowo powstały Uniwersytet Poznański stał się ważnym ośrodkiem polskiej oświaty, nauki i kultury. Jubileusz stulecia Uniwersytetu Poznańskiego jest dla mnie osobiście i jak sądzę dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego szczególnie ważny. Jednym z ojców założycieli Uniwersytetu Poznańskiego był wybitny ginekolog i położnik profesor Heliodor Święcicki. Powstanie Uniwersytetu Poznańskiego od początku reprezentującego wysoki poziom naukowy, przyciągającego naukowców i studentów z całego kraju i spoza niego, gruntownie odmieniło życie Poznania. Eugeniusz Piasecki, którego imię nosi Poznańska Akademia Wychowania Fizycznego. Zawdzięczamy mu m.in. powołanie w Uniwersytecie Poznańskim Katedry Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego. Pierwszej takiej w Polsce, a trzeciej w Europie, po Gandawie i Kopenhadze. Przede wszystkim jednak zawdzięczamy profesorowi koncepcję nowoczesnego, narodowego wychowania fizycznego, uwzględniającego kształcenie kadr i higieniczno-zdrowotną edukację młodzieży. Spełnił się sen. Sen pokoleń poznaniaków. Ustanowiony został Uniwersytet Poznański. Życzę, aby w nadchodzących dekadach Państwa kolejne sukcesy wzmocniły renomę tej prestiżowej wszechnicy oraz jej wysoką pozycję w gronie europejskich placówek naukowo-dydaktycznych. To dla mnie wielki zaszczyt móc przemawiać do tak szacownego grona i w tak szczególnym momencie stulecia waszego uniwersytetu. Uniwersytety to rdzeń Europy, że uniwersytety to gwarancja wolności. Uniwersytet Adama Mickiewicza, czy szerzej Uniwersytet Poznański, że sięgnę do tej tradycyjnej nazwy, no znany jest też dzięki swoim absolwentom z pełnej różnorodności. Uczelnia, która dała magisterkę Adamowi Michnikowi i Romanowi Giertychowi, to jest rzeczywiście uczelnia, w której dużo może się pomieścić. Dużo myśli, dużo poglądów. Uczelnia, której profesorką jest Hanna Suchocka, a doktorantem Joachim Brudziński. No, nie wyobrażam sobie partii politycznej, w której by się zmieścili. Bez problemu zmieścili się na waszej uczelni. Stulecie Poznańskiego, Uniwersytetu Poznańskiego to wydarzenie łączące kadrę naukowo-dydaktyczną, studentów czterech poznańskich uczelni oraz mieszkańców całej Wielkopolski. Gratulując tego znakomitego jubileuszu, chciałem przede wszystkim podziękować Uniwersytetowi za wkład w rozwój regionu. Chciałem podziękować za wiedzę, ideę, wizję wspierające decyzje podejmowane w kluczowych sprawach gospodarczych i społecznych w Wielkopolsce. Chciałbym podziękować Państwu w szczególny sposób. Zdecydowałem o odznaczeniu Państwa uczelni złotymi pieczęciami miasta Poznania. Jako wyraz uznania dla stuletniego dorobku uczelni wywodzących się z Uniwersytetu Poznańskiego.
przybyliśmy z otwartym sercem. Do miejsca, w które jest jednym z najważniejszych miejsc, jeśli chodzi o kulturę, sztukę i naukę, nie tylko w Polsce. Tyle znaczyć będą narody, ile znaczyć będzie ich kultura i nauka. Takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Staropolszczyzna. Dzisiaj już nie mówimy chowanie. Dzisiaj mówimy o trzeciej misji uniwersytetu. To jest właśnie to chowanie.